Witam serdecznie na pierwszy raz organizowanych na Politechnice Poznańskiej Międzynarodowych Dniach Kompetencji w Przyszłości. A na początku chciałbym przywitać wszystkich Państwa gości, w tym profesora doktora habilitowanego inżyniera Tomasza Łodygowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy Panie Rektorze za objęcie patronatem wydarzeń, które trwają od wczoraj i potrwają jeszcze jutro. Serdecznie witam Panią doktor habilitowaną inżynier Magdalenę Wyrwicką, profesor nadzwyczajną Politechniki Poznańskiej, dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania. Serdecznie witam przedstawiciela samorządu województwa wielkopolskiego, pana Jakuba Jackowskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki. I dziękuję również za to, że samorząd objął patronatem to wydarzenie. Bardzo serdecznie witam pana Lecha Janickiego, przewodniczącego Konwentu Powiatu Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie starostę Ostrzeszowskiego. Witam bardzo serdecznie panią Iwonę Matuszczak-Szulc, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Poznania i Współpracy Międzynarodowej. Tak, urząd. Również bardzo dziękuję, że miasto Poznań objęło patronatem nasze wydarzenie. Bardzo serdecznie witam pana profesora doktora habilitowanego Zenona Wiśniewskiego z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej. Przy okazji tych dni organizowana jest pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa Competences in the Age of a Smart Work. I bardzo dziękuję, że pan objął patronatem właśnie tą konferencję. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować za wsparcie Dni Kompetencji Przyszłości naszym sponsorom Szalwa Orawak w Rawiczu oraz Male w Ostrowie Wielkopolskim oraz za patronat medialny podziękowania dla Głosu Wielkopolskiego Radia Poznań oraz TVP3 Poznań. Bardzo serdecznie witam prelegentów dzisiejszej sesji plenarnej oraz pozostałych sesji. Będę miał jeszcze przyjemność przedstawić Państwa za chwilkę. Również serdecznie chciałbym powitać przewodniczącego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Competences in the Age of a Smart World, pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Władysława Mantury. Bardzo miło gościć nam zagranicznych i krajowych partnerów w projekcie Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego. Ten projekt był bezpośrednim powodem organizacji dzisiejszych dni i również będę miał przyjemność przedstawić jeszcze naszych partnerów. Chciałbym przy tej okazji powitać także przedstawicieli Konwentu Powiatu Województwa Wielkopolskiego. Z konwentem współpracujemy już od wielu lat w zakresie inicjatywy Politechniki Poznańskiej pod nazwą Akcelerator Wiedzy Technicznej. Bardzo się cieszę, że znaleźliście Państwo czas, aby dzisiaj gościć w murach Politechniki Poznańskiej. Witam serdecznie, coś nie widzę jeszcze, ale może się dopatrzę, panią kurator Elżbietę Leszczyńską, ale jeszcze nie dotarła, także powitamy awansem. I zgłosił swój udział również pan Zbigniew Talaga, wicekurator oświaty, ale też widzę nie dotarł. Bardzo serdecznie witam prezesów, wiceprezesów przedsiębiorstw oraz organizacji przedsiębiorców, a także dyrektorów szkół, z których wiele z nami współpracuje w jednym z projektów realizowanych w Politechnice Poznańskiej. Czas zawodowców, Miejsce Zawodowe Wielkopolska, który realizujemy w partnerstwie z samorządem województwa wielkopolskiego.
Serdecznie witam dyrektorów, wicedyrektorów instytucji samorządowych, fundacji, instytutów naukowych. Witam także zagranicznych gości, a także gości z Polski, Wielkopolski, z Poznania, w tym z wielkopolskich uczelni. Witam także delegacje z Ukrainy, z Poltaw National Technical University. Także witam uczniów szkół oraz studentów i wszystkich organizatorów dzisiejszego spotkania. Szanowni Państwo, pragnę zwrócić tylko krótko uwagę, że za chwilę może wejść tutaj jeszcze kilkanaście osób ze względów organizacyjnych, no, nie mogły dotrzeć na sam początek spotkania. Proszę Państwa, po tym krótkim powitaniu z dużą radością zaproszę tutaj pana profesora Tomasza Łodygowskiego, rektora Politechniki Poznańskiej. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Koledzy prosili mnie, żeby to powitanie było w języku polskim, jakkolwiek mamy gości zagranicznych, więc let me say a few words to our international guests who are also present at the conference. Welcome at Poznan University of Technology. We are proud that, and we are really happy that you are decided to come to our conference and of course to visit our university. So I wish you to spend really good time during this conference. Reszta będzie po polsku. Proszę Państwa, zawsze w czasie takiego otwarcia się zastanawiam, na ile to jest ciekawe, co może ewentualnie oficjalnie rektor powiedzieć, będąc relatywnie daleko od zasadniczych sensu i treści tej konferencji. Ale naszą wielką troską jest przyszłość, bo Państwo wiecie, że jesteśmy w końcu instytucją edukacyjną i troszczymy się o to, żeby do tego przyszłego życia nasi absolwenci byli dobrze przygotowani. Stąd tytuł Competences for Future jest rzeczywiście dla nas rzeczą pierwszej wagi. Myśląc o tej przyszłości i o tych kompetencjach, zawsze jako już siwy pan mam na myśli to, co zdarzyło się kilkadziesiąt lat temu. Młodzi ludzie z pewnością tego nie pamiętają, ale proszę sobie wyobrazić, że był taki świat, gdzie nikt nie patrzył w ogóle w te telefony komórkowe, nawet w czasie takiej konferencji jak ta. Że nikt nawet nie mógł się do siebie dodzwonić, że w ogóle jak szło się na randkę z dziewczyną, to się trzymało ją za rękę, a nie oglądało na Facebooku. To był świat, który był zaledwie 30 lat temu. A dzisiaj przyspieszenie jest tak duże, że należy się spodziewać, że za 30 lat zmiany mogą być jeszcze większe. I żeby się do tego przygotować, to jest rola nas wszystkich, no a szczególna rola oczywiście uczelni. Nie będę Państwa zanudzał tym, że uczelnia nasza jest duża i że jesteśmy z niej dumni. Nie będę nawet mówił tego, że w przyszłym roku będziemy mieli stulecie Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu i będziemy je na pewno obchodzić ostrożnie, ale nie tak bardzo tłucznie, ale na pewno dostatecznie. Cieszymy się z tego i to przy okazji powiem tylko, że uczelnia powstała decyzją Komisariatu Rady Powstańców Wielkopolskich. Jesteśmy wdzięczni powstańcom wielkopolskim, że właśnie wymyślili, że w Poznaniu ma być wyższa uczelnia techniczna, w szczególności uczelnia, która się nazywała Wyższa Uczelnia Budowy Maszyn. Skąd to się wzięło, że akurat budowa maszyn była taka ważna? Oczywiście z tego, że w Poznaniu już wówczas było 70-lecie istnienia fabryki Cegielskiego. Inżynierowie z naszej fabryki Cegielskiego uczyli potem wszystkich tych, którzy nie umieli być inżynierami w Centralnym Okręgu Przemysłowym, który powstawał w czasie międzywojennym, ale to już jest taki drobiazg. Nasza uczelnia przed wojną jeszcze miała jeden wydział elektryczny.
już w 40 roku praktycznie była gotowa, żeby stać się uczelnią akademicką ze wszystkimi uprawnieniami, ale ze względów oczywistych to nie mogło nastąpić. Po wojnie powstał trzeci wydział, a potem pączkowały kolejne, których jest razem 10. Zamiast mówić o tym wszystkim, to ja bym zaproponował Państwu, żeby zobaczyć króciutki film, a skończę tylko życzeniami, żeby to spotkanie, którego Państwo jesteście uczestnikami, żeby przyniosło Wam wiele satysfakcji, ciekawych rozmów, może nowych przyjaciół, nowych znajomych, no i takich partnerów do współpracy, bo tych relacji międzyludzkich nam zdecydowanie najbardziej potrzeba. Wszystkiego dobrego. Na arenie międzynarodowej. Politechnika Poznańska to uczelnia o blisko stuletniej tradycji wyższego szkolnictwa technicznego zapoczątkowanego przez powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn w 1919 roku. Od tego czasu uczelnia nieustannie się rozwija, powołując nowe wydziały i oddając do użytku kolejne budynki. Misją jej władz jest edukacja wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz tworzenie warunków dla powstawania nowoczesnych technologii i prowadzenia badań uznawanych na arenie międzynarodowej. Politechnika Poznańska. Technologie w pozytywnym klimacie. Politechnika Poznańska mieści się w 4 lokalizacjach na terenie centrum Poznania. Większość wydziałów ma swoje siedziby nad prawym brzegiem Warty przy ulicach Piotrowo i Berdychowo, tworząc kampus Warta. Pracownicy i studenci mają tu do dyspozycji nowoczesne laboratoria, sale wykładowe, a także domy studenckie i boiska sportowe. Kampus jest doskonale połączony ze ścisłym centrum miasta dzięki komunikacji miejskiej i sieci ścieżek rowerowych. W pobliżu znajduje się ulubiony przez poznaniaków teren rekreacyjny nad Jeziorem Maltańskim. Nasza uczelnia słynie z wysokiego poziomu nauczania, przyjaznej atmosfery, a także możliwości realizowania naukowych i pozanaukowych zainteresowań przez studentów w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. W roku akademickim 2016-2017 znaleźliśmy się na 2 miejscu wśród najczęściej wybieranych uczelni w Polsce. Dziś Politechnika Poznańska kształci około 20 tysięcy studentów na 10 wydziałach, prowadzących łącznie 33 kierunki studiów na ponad 100 specjalnościach. O ich wykształcenie dba ponad 1200 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna uczelni jest bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców w kraju i za granicą. Na uczelni prowadzony jest innowacyjny program studiów dualnych, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką w wiodących firmach na terenie regionu. Co roku promujemy kilkudziesięciu doktorów i doktorów habilitowanych. W ostatnim czasie na uczelni powołano jedyne w zachodniej Polsce Centrum Kształcenia Lotniczego, którego celem jest umożliwienie studentom kształcenia na specjalnościach lotniczych oraz odbywanie szkoleń lotniczych. Ogromne możliwości realizowania swoich zainteresowań daje studentom ponad 80 kół naukowych oraz liczne organizacje studenckie. Nasi studenci z powodzeniem startują w międzynarodowych konkursach dla młodych inżynierów i konstruktorów. Bardzo aktywny samorząd studentów naszej uczelni jest organizatorem takich imprez jak Polibuda Open Air czy Juvenalia. Koordynuje też poznański sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na uczelni działa studenckie radio Afera, tworzone głównie przez studentów Politechniki. Afera dostarcza dużo dobrej muzyki, informuje o bieżących wydarzeniach z życia uczelni i miasta, a także współorganizuje i patronuje wielu imprezom kulturalnym. Sukcesami poszczycić się może istniejące
istniejący od 1919 roku Akademicki Związek Sportowy. Studenci w nim zrzeszeni zajmują czołowe miejsca w akademickich mistrzostwach Polski i Wielkopolski, a także w akademickich mistrzostwach Europy. Obecnie w klubie działa prawie 40 sekcji sportowych, w których regularnie ćwiczy niemal 1500 studentów i pracowników. Pod względem liczebności to jeden z największych klubów uczelnianych w Polsce. Na Politechnice kwitnie też życie artystyczne. Działają uznany zespół tańca ludowego Poligrodzianie oraz kameralny chór mieszany Volantes Soni. Politechnika Poznańska stanowi ważny ośrodek badań naukowych. W 2016 roku uczelnia realizowała 175 projektów naukowo-badawczych. Środki przeznaczone na badania w 2016 roku stanowiły istotną część całego budżetu uczelni. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 19 i doktora habilitowanego w 14 dyscyplinach. Na studiach trzeciego stopnia kształci się 517 doktorantów. Rocznie dorobek pracowników Politechniki Poznańskiej powiększa się o ponad 2000 pozycji, artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Osiągnięcia naszych naukowców są doceniane zarówno w kraju, jak i za granicą. W styczniu 2017 roku Politechnika otrzymała grant Horyzont 2020 Marii Skłodowska-Curie Global Fellowships jako jedyna uczelnia w Polsce w tej edycji. Mamy aż 3 laureatów Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zwanej Polskim Noblem, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Wielu młodych pracowników, doktorantów i studentów zdobywa stypendia naukowe, również te najbardziej prestiżowe, na badania prowadzone w kraju i za granicą. Politechnika Poznańska została też uhonorowana nagrodą Elsevier Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, przyznawaną szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. W najnowszym rankingu webometrycznym opracowanym przez Hiszpańską Radę Naukową Politechnika Poznańska lokuje się na 3. miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem cytowalności publikacji. Na uczelni działa Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki powołane przez konsorcjum złożone z Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, którego celem jest rozwój strategicznych badań naukowych oraz zwiększenie transferu wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki. Politechnika Poznańska jako czołowy w kraju uniwersytet techniczny dąży do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Od kilku lat konsekwentnie realizuje strategię umiędzynarodowienia uczelni. Priorytetowymi kierunkami są państwa Partnerstwa Wschodniego, szczególnie Ukraina, państwa o dużym potencjale demograficznym oraz wzrastającej liczbie studentów zagranicznych jak Chiny, Indie, Indonezja i Turcja. Aktualnie Politechnika Poznańska posiada blisko 250 aktywnych umów w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę prawie 1000 studentom oraz ponad 100 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata, obejmujących wspólne badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników uczelni. Niedawno na Politechnice powstało Polsko-Chińskie Centrum Badawcze nowego jedwabnego szlaku dla transferu nauki, edukacji i kultury między Polską i Chinami. Politechnika Poznańska to nowoczesna uczelnia tworząca pozytywny klimat dla nauki, pracy i rozwoju gospodarki. Politechnika Poznańska, uczelnia w pozytywnym klimacie. Dziękujemy panie rektorze za możliwość zobaczenia tak pięknego filmu o naszej uczelni. A teraz bardzo serdecznie zaproszę o wystąpienie panią dziekan, profesor doktor habilitowaną Magdalenę Wyrwicką. Szanowni Państwo, reprezentuję Wydział Inżynierii Zarządzania
Poznan Wydział ma szczególną misję w Poznańskiej. Praktycznie kontynuujemy tradycję uczenia inżynierów w kwestii dotyczących organizacji i zarządzania. Jest to tradycja zapoczątkowana jeszcze w okresie międzywojennym, gdy Polska uzyskała niepodległość. Kontynuujemy myśli profesora Adamieckiego, profesora Rytla, Drzewieckiego. Praktycznie w latach 50. już na Politechnice Poznańskiej pan profesor Olejnik stworzył katedrę, która miała za zadanie przygotować przyszłych inżynierów w zakresie jakości, w zakresie ekonomiki przedsiębiorstwa. Ta myśl jest kontynuowana nadal przez społeczność, którą tworzył obecny gubernator profesor Pachowski i praktycznie staramy się przez cały czas tworzyć pewien zestaw kompetencji, które są niezbędne przyszłym inżynierom, by potrafili w sposób humanistyczny, ergonomiczny tworzyć dobrą jakość życia wraz z wytworami techniki. Musimy więc twierdzić, że czujemy się odpowiedzialni za kreowanie czegoś, co nazywam kulturą techniczną. Dlatego, że chodzi tutaj o pozytywne nastawienie inżyniera do jego wytworu w takim kontekście, że widzi osobę, która będzie korzystała z tych rozwiązań. Chodzi również o zaszczepienie pewnego podejścia, które będzie innowacyjne, które będzie przedsiębiorcze. Przecież wielu inżynierów ma być przedsiębiorcami. Wielu inżynierów było i jest kierownikami. Dlatego zawsze dbaliśmy o to, żeby inżynierowie kształceni na Politechnice Poznańskiej byli przygotowani zarówno do ról kierowniczych, rozumieli funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dostrzegali istotną rolę człowieka w procesach pracy, jak i rozumieli pewne mechanizmy ekonomiczne, które dzieją się wokół. Oznacza to, że nasza społeczność wydziałowa jest dość zróżnicowana i nieco inna niż pozostałe wydziały. Budujemy na różnorodności, zajmujemy się i ekonomią, i komunikacją, i przedsiębiorczością, i ergonomią, i logistyką, i zarządzaniem produkcją, i stricte zarządzaniem, i marketingiem, i sterowaniem. To wszystko, proszę Państwa, buduje pewną synergię, która naszym zdaniem właśnie skutkuje dobrym przygotowaniem absolwentów i mamy nadzieję, że mamy swój wkład w to powodzenie, jakie uczelnia ma na rynku pracy, jak również i wśród kandydatów na studia. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspierają nasze projekty. Bardzo dziękuję panu doktorowi Szafrańskiemu, panu doktorowi Golińskiemu za inicjatywę akceleratora wiedzy technicznej. Dziękuję panu byłemu rektorowi profesorowi Hamrolowi za wsparcie dla tej inicjatywy w 2006 roku i mam nadzieję, że będziemy mogli nadal kontynuować te nasze zamierzenia związane z przygotowaniem przyszłych inżynierów do życia w gospodarce w zgodzie z innymi zawodami, nie tylko stricte myślenia technicznego. Dziękuję bardzo. Teraz bardzo serdecznie zaproszę pana profesora doktora habilitowanego Zenona Wiśniewskiego, przewodniczącego Komitetu o Pracy i Polityce Społecznej. Pan. Magnificencjo rektorze, pani dziekan, szanowni państwo, drodzy goście. W imieniu Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej chciałbym serdecznie pogratulować organizacji konferencji Wydziałowi Inżynierii i Zarządzania
Tak się stało, że Poznań postrzegany jest w Polsce jako miejsce pracy organicznej. I dobrze właśnie się stało, że badania i dydaktyka na Wydziale Inżynierii Zarządzania zmierza w tym kierunku. Dlatego z przyjemnością udzieliliśmy patronatu tej konferencji i jest to pierwszy patronat, który komitet udzielił uczelni technicznej. Serdecznie gratulujemy. Pan rektor był łaskaw cofnąć się do naszej wspólnej młodości, ale widzę tu młodych wielu ludzi, dlatego chciałbym powiedzieć, że z tą pracą to nie zawsze było tak prosto, bo jeśli sięgniemy do średniowiecza, to praca i pracowitość wiązały się głównie z chłopami. Nazwiska osób stanu chłopskiego w średniowiecznej Polsce w oficjalnych aktach poprzedzano rutynowo słowem pracowity. Stanowi mieszczańskiemu natomiast przynależny był megalomański tytuł sławetny, a szlachcie szlachetny bądź szlachetnie urodzony. Praca fizyczna była w ogólnej pogardzie, co najwyżej upoważniała do odpokutowania za grzech pierworodny. Widzimy, że od tego czasu wiele się zmieniło. Już protestanci mieli zupełnie inne podejście do pracy, a my dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia bez pracy, bo wiemy, że bezrobocie jest porażką i rządy podejmują wszelkie działania, aby rozmiary tego zjawiska były jak najmniejsze. Chciałbym życzyć Państwu owocnych obrad, a Wydziałowi przede wszystkim dobrych publikacji z tej konferencji, bo jak wszyscy wiemy, dzisiaj uczelnie muszą zdobywać konkretne punkty i Pan Rektor tego oczekuje również od Wydziału Pani Profesor Wyrwickiej. Życzę Państwu udanych obrad, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę być już po raz drugi w murach Politechniki Poznańskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie zapraszam przedstawiciela samorządu polskiego, pana Jakuba Jaskowskiego, zastępcy dyrektora Departamentu Gospodarki. Dyrektorze, Szanowni Państwo, w imieniu Pana Macieja Sytka, Urzędu Wojewódzkiego Polskiego, po pierwsze dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Jednocześnie przepraszam za nieobecność Pana Marszałka, ale zdecyduję Pani oszczędzenie drogą. Bardzo cieszymy się, że ta konferencja odbywa się w naszym województwie, tylko w Polsce. Jesteśmy jednym z najsilniejszych gospodarczych województw w naszym kraju. Jednak to, co stanowi o sile naszego województwa, to są przede wszystkim jego mieszkańcy i pracownicy. Statystycznie na 3,5 miliona mieszkańców mamy ponad 420 tysięcy podmiotów gospodarczych. Oczywiście są to przede wszystkim podmioty mikro, małe i średnie, ale w jakiś sposób świadczy to o tym, że ta przysłowiowa wielkopolska gospodarność, pracowitość ma swoje przełożenie na statystykę. Biorąc pod uwagę bardzo niskie bezrobocie w naszym regionie, około 3,5%, zakładamy, że ci, którzy akurat teraz nie pracują, uczą się, ponieważ mamy ponad 150 tysięcy studentów kształcących się na kilkunastu wyższych uczelniach w naszym regionie. Co nas bardzo cieszy i co staramy się wpoić młodym ludziom, że budowanie swojego kapitału pomaga w przyszłej karierze. Jakby potwierdzeniem naszych starań jest to, że w województwie wielkopolskim mamy ponad 7,5 tysiąca zagranicznych przedsiębiorstw, czyli firm, które z zagranicy zdecydowały się, że tutaj w Wielkopolsce założenie swojego biznesu i prowadzenie działalności gospodarczej jest dla nich największym zyskiem. My jako Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego po pierwsze staramy się nie przeszkadzać w tym rozwoju, ale staramy się też w jakiś sposób w miarę możliwości wspierać i przedsiębiorców, i instytucje naukowe. Przede wszystkim jeśli chodzi o gospodarkę w trzech obszarach.
To jest tak zwana internacjonalizacja, czyli staramy się z jednej strony zachęcać naszych przedsiębiorców do tego, aby próbowali swoich sił za granicą, ale z drugiej strony staramy się też zagranicznych inwestorów ze swoją wiedzą i doświadczeniem sprowadzać do Województwa Polskiego. W zakresie innowacyjności staramy się, żeby nasz region był jak najbardziej innowacyjny, nie tylko odtwórczy, ale staramy się też również przy wykorzystaniu doświadczenia naszej kadry profesorskiej i tutaj wydrukowaną stronę Politechniki, która zawsze stoi na wysokości zadania i wspiera nas w swoich działaniach. I ostatnie to jest kreowanie przedsiębiorczości, czyli pokazywanie młodym ludziom, że zakładanie własnego przedsiębiorstwa nie jest takie trudne, a w dobie internetu i multimediów jest właściwie każdy zakątek świata jest dostępny. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za możliwość udziału w tej konferencji. Życzymy wszystkim owocnych obrad i liczymy na to, że podsumowanie tej konferencji również dla nas pokaże się skutecznie. Zapraszam teraz do zabrania głosu panią Iwonę Matuszczak-Szulc, dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Odnosząc się z kolei do poprzednich wypowiedzi, chciałabym zacytować jedno bardzo fajne zdanie, które znalazłam wczoraj, przygotowując się do tej konferencji. Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny, bo przyszłość jest czymś, co się buduje. Autor Małego Księcia podsumował to, co jest najważniejsze. Czyli nie zawsze wiemy, co nas czeka, ale możemy zrobić wszystko, co pozwoli wykorzystać najlepiej przyszłość i rzeczywistość. Mówiliśmy troszkę, pan rektor wspominał o czasach wcześniejszych. Powiem tak, młodzież w tej chwili, która siedzi tutaj na tej sali, w moim odczuciu ma nieco trudniejszą sytuację, ponieważ bardzo możliwe, że w ciągu 10 czy 15 najbliższych lat, czy nawet wcześniej, te kompetencje, które w tej chwili są cenione, czy też są poszukiwane na rynku pracy, zupełnie mogą się różnić od tych, które będą wymagane w przyszłych zawodach. Nawet te zawody, czasami nie potrafimy ich nazwać. W tej chwili w Poznaniu jest rzeczywiście najmniejsze bezrobocie w Polsce, to jest 1,4%. Ale czy rzeczywiście zależy nam na pracy takiej, która nas nie rozwija? Znając młodzież i znając jej podejście do rzeczywistości, do tego, co chcą robić w przyszłości, dla nich najważniejsze jest to, żeby się rozwijać, żeby robić coś, co jest dla nich ciekawe, co chcą, co jest dla nich sensem życia. Dlatego ta konferencja, to spotkanie jest niezwykle istotne zarówno dla nas, którzy tworzą Poznaniny, jak i dla młodzieży, która po prostu będzie korzystać z tego, co będzie wypracowane właśnie w tej chwili. Szanowny panie rektorze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że nie stoi tutaj pan prezydent, tylko ja, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, ale pozwoliłam sobie przynieść kilka słów od pana prezydenta. Nie będę tutaj odczytywać, bo znacznie ciekawsze tematy zaraz tutaj nastąpią. Ja po prostu pozwolę sobie przekazać panu rektorowi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę naprawdę udanych, ciekawych spotkań, debat i wspaniałych myśli. Bardzo, bardzo dziękuję. I teraz chciałbym zaprosić pana Lecha Janickiego, przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, naszego wieloletniego przyjaciela, który wspólnie z konwentem wspiera działania akceleratora wiedzy technicznej. Proszę Państwa, jak to miło usłyszeć na samym początku wieloletniego przyjaciela. Panie wiceprezesie, pani profesor, zacni goście, bardzo dziękujemy. Mówię w imieniu licznego grona starostów województwa wielkopolskiego za to miłe zaproszenie na konferencję, której tytuł brzmi bardzo dla nas ciekawie, bo to są kompetencje dla przyszłości. My również naszą pracę musimy opierać o ludzi kompetentnych i takich, którzy stanowią przyszłość również samorządu, tego nowoczesnego samorządu.
Był Pan uprzejmy wspomnieć, że współpracujemy od kilku lat. Jest to faktem rzeczywiście i kwestia akceleratora i powiedziałbym takiej obecności Politechniki Poznańskiej, stuletniej już niedługo, w wielkopolskich szkołach, które kształcą również w kierunkach technicznych. Ja mam przyjemność również, nawet mogę wymienić szkoły z mojego terenu, które współpracują. To jest dla nas bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo ważna sprawa. Panie rektorze, my bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tej części konferencji. Pozwolimy sobie również oczywiście, dzięki Pana uprzejmości, 2 godziny poświęcić swoim sprawom z udziałem Pana Wojewody i myślę Pana Marszałka Sytka, jeśli tylko będzie na miejscu. I to jest, jakby powiedziałbym, nasza bieżąca codzienność, nasza bieżąca współpraca z tą uczelnią, którą traktujemy jako bardzo przyjazną i otwartą, powiedziałbym, promieniącą wiedzą techniczną na Wielkopolskę. Dziękujemy, jest to taka okazja, żeby to powiedzieć, dziękujemy za to, co dotychczas i prosimy o dalsze wsparcie, o dalsze inicjatywy. My będziemy chętnie w nim uczestniczyć. Bardzo dziękuję. Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie słowa powitania i miłe słowa pod kierunkiem konferencji. I w tej chwili przejdziemy do części prelekcji. Jako pierwszego zaproszę pana profesora doktora habilitowanego Adama Hamrola z wystąpieniem zastosowanie technologii wirtualnych w szkoleniu przemysłowym. Pan profesor przedstawi prelekcję wspólnie z panem doktorem inżynierem Damianem Grajewskim. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn Zarządzania. Był rektorem Politechniki Poznańskiej w latach 2005-2012. Jest laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii naukowej. Główne obszary badań to inżynieria produkcji, zarządzanie jakością, statystyczna kontrola procesów, projektowanie i rozwój produktu wirtualnej rzeczywistości. Pan Damian Grajewski, pracownik Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości. Dzień dobry Państwu, dzień dobry gospodarzom uczelni, pracownikom, gościom. I mamy małe problemy techniczne, to się z komputerem wydarzyło, zaraz go postawimy. Ok, to ja w ten sposób zagaję, że po tych wystąpienia pana rektora, pani dziekan, pana profesora, przedstawiciela samorządu Wielkopolski, samorządu zarządu miasta, właściwie powinien być referat, wykład, który opadał jak mądre, ważkie słowa, który też bardzo wysoko zaczyna mówić o kompetencjach. Prezentacja, którą ja przedstawię za chwilę panem doktorem Grajewskim, jest prezentacją bardzo konkretną. Wchodzimy wręcz na poziom już, w jaki sposób tych kompetencji uczyć. Także być może tak właśnie się miało stać, bo ja sugerowałem panu doktorowi Szafrańskiemu, żeby tą prezentację na sam koniec przesunąć, bo byłoby to takie właśnie możliwość nawiązywania do prezentacji wcześniejszych. Ale opatrzność, los chyba czuwa i tak, że nie tak to powinno zrobić. Wypaszę, że już jesteśmy. Nie. Już może tak? Ok, ale okazuje się, że taki manewr nie będzie konieczny. Prawdę mówiąc, trochę szkoda. Przesuwa się, mogę zapytać, bo jakiegoś. Ostatni komputer. Temat zastosowania technologii wirtualnych w szkoleniu przemysłowym, która jest dla tego, o czym będę mówił, tak już po prostu zwyczajnie, jak zawsze na konferencjach przedstawię.
żeby jednak trochę rozpocząć ogólnie, po akademicku, może prezentacja będzie bardzo konkretna, a konferencja jest o kompetencjach. To chyba wszyscy się zgadzamy, że kompetencje to wypadkowa trzech składników. Może nawet wektorów sobie dopisałem, bo to się tak prosto nie sumuje, nawet pewnie niektóre mogą ze sobą konkurować. Wiedzy, umiejętności oraz odpowiedzialności. W tym mojej prezentacji, bo nie będzie o wiedzy, ja będę przedstawiał wiedzę, a kolega dr Damian Grejewski będzie mówił o umiejętnościach, a co do odpowiedzialności. Państwa, a rozumiem, że nam tej odpowiedzialności zabrakło, bo odpowiedzialność to znaczy wiedzieć, do kogo się mówi. I ta prezentacja powinna być przynajmniej z podpisami angielskimi, a nie jest, co znaczy, że trochę w tych kompetencjach nam, zespołowi autorów, tych kompetencji w tym zakresie zada. Będziemy już o szkoleniach. Szkolenie to nauczanie prostych umiejętności, nawyków praktycznych, wymagających minimalnego przygotowania teoretycznego i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy wielu teoretyków, którzy pewnie godzinami mogliby mówić o różnych aspektach, o różnych stronach tego, czym są szkolenia. My będziemy mówić o szkoleniach przemysłowych. I one mogą odbywać się w różnorodny sposób. Zazwyczaj nie prowadziliśmy takich badań, ale ja myślę, że dzisiaj 95% szkoleń to są szkolenia prowadzone tradycyjnie, wykładowca, instruktor, fizyczne stanowisko pracy. I że to znakomicie funkcjonuje, dowodem na to są stanowiska, które budujemy w ramach programu zawodowcy. Mamy takie stanowiska również na Politechnice Poznańskiej, w Kaliszu, w Pile i uczniowie, bo one są dla uczniów, padą mi sobie rzeczywiście bardzo mocno. Ale dzisiaj ileś tam procent szkoleń to już jest korzystanie z nowoczesnych technologii. Znaczy już nie tak nowoczesnych, bo e-learning to w zasadzie sprawa pewnie już 20 lat. Następnie takie pomieszanie e-learningu z treningiem tradycyjnym, nazywa się to blended learning, gdzie wykorzystujemy fizyczne stanowiska pracy instruktorów, a jednocześnie, żeby wzmocnić ten proces szkolenia, to również elektroniczne elementy, elektroniczne narzędzia. I to, o czym w tym referacie, w tej prezentacji będziemy mówić, to trening wirtualny. Trening wirtualny z wykorzystaniem technik wirtualnych. Na prezentacji pana rektora tam się pojawiła króciutko nazwa katedra inżynierii wirtualnej. I oni pewnie takie systemy również budują. Ja jestem szefem katedry zarządzania i inżynierii produkcji. My się tym również zajmujemy. I od razu być może pan doktor Grejski też o to powie, o tym powie. Naszym celem jest budowanie takich systemów, takich rozwiązań, które są tanie, tak zwane low cost solutions. Bo zbudować coś drogiego, co kosztuje kilkaset tysięcy, milion, to nie jest łatwo oczywiście, ale to nie jest rozwiązanie. Ponieważ my chcielibyśmy z tym, co proponujemy, trafiać do wielu przedsiębiorstw. Chodzi o to, żeby po prostu każdy za niewysoką cenę mógł takie stanowisko usiąść zbudować. Najpierw kilka słów, co to jest ta wirtualna rzeczywistość. To jest elegancko użycie technologii komputerowych do przeniesienia użytkownika w innym miejscu, gdzie znajduje się w rzeczywistości. W tym celu musimy być w tym wirtualnym świecie umieszczeni. Codziennie się umieszczamy sami, śniąc. Prawdę mówiąc, w świecie to jest też również w czasie snu. To jest świat wirtualny, ale tutaj ten świat wirtualny jest kreowany nie przez naszą podświadomość, tylko jest kreowany przez grafikę komputerową. I co ważne, wirtualny świat musi odpowiadać, musi z nami współdziałać, musi na nasze zachowania
jakoś reagować, tutaj wykryśnie, że właściwie nie kontrolujemy tego, co dzieje się w tym naszej historii. Popatrz. W stosunku, to znaczy ktoś, kto w tej chwili w sieci wirtualnym funkcjonuje, takie pojęcia, które są ważne, interakcja musi w tym świetle, w taki sposób wytworzony przez komputer oddziaływać, musi się w nim czuć, tak jakby to była rzeczywistość prawdziwa, ta rzeczywistość, którą żyjemy i jednocześnie ważna jest wyobraźnia. Jednak musimy umieć się w tym znać. Nie każdy potrafi, on ma to, to też będzie troszeczkę. Gdzie ona jest stosowana? Mówi się, że wojskowość, armia jest tym akceleratorem postępu, ale wydaje się, że w tych systemach wirtualnych przede wszystkim jednak rozrywka to było to, od czego się zaczęło, a potem wojsko, możemy decyzja, edukacja, inżynieria. Ja to tak przekartuję, żeby Państwu pokazać, o czym mówi rozrywka, nasze dzieciaki, wnuki, czasami sami, a gdzieś bawimy się w komputerze. To są systemy, w których rzeczywiście wchodzimy w świat wirtualny, do wojskowości. Nie trzeba prawdziwie bitwę stoczyć, żeby nauczyć się odruchów, wiedzieć, w jaki sposób reagować. Wystarczy wejść, gdzie się oszczerają, a umiejętności rzeczywiście, umiejętności nabywają. W medycynie to jest obszar, który się bardzo dynamicznie rozwija, że to co w dawnym roku, że można nawet operować wirtualnego pacjenta. Oczywiście jest bardzo bezpieczny. Także zastosowania medyczne studenci mogą znakomicie znawać wnętrze człowieka, nie tak jak tylko na klasach autonomicznych, tylko gdzieś tam wręcz do środka wchodzić. W edukacji to jest oczywiste, możemy uczyć historii, uczyć bitwy pod Grunwaldem, czy o bitwie pod Grunwaldem i tą bitwę wręcz gdzieś tam wytworzyć, prawda? I być w kontakcie nawet z jakimś wszystkim innym sobie w jakiś wirtualny sposób rozmawiać. To wszystko dzisiaj się już dzieje. No ale my w tym referacie mówimy o szkoleniach przemysłowych i w tych systemach, które budujemy, teraz będzie wszystkim o tym, co my budujemy na Politechnice, katedrze, którą prowadzę. Że te systemy mają takie trzy poziomy. Poziom pierwszy od dołu, poziom wiedza ogólna, symulacje działania urządzeń, interaktywne prezentacje stanowiska. Czyli po prostu zapoznanie się z tym obiektem, który uczeń, student, pracownik w firmie będzie użytkował. Czyli taka instrukcja, jak gdyby budowy. Drugi poziom to jest prezentacja metodyki czynności i zadań proceduralnych, tych sztywnych, które po prostu na danym urządzeniu się wykonują. Wreszcie poziom trzeci, najważniejszy. Umiejętności praktyczne, wirtualne, symulatory stanowisk pracy, że można sobie prawie, że dowolny scenariusz wykreować i uczyć człowieka, żeby na scenariusz odpowiednio reagował. Czego te systemy szkoleń przemysłowych dotyczą? Nauki osób urządzonych, o czym mówiłem, treningu. I teraz ważne, bo ktoś powie, no tak, ale nic nie zastąpi stanowiska pracy, obrabiarki, komputera, samochodu, wózka. Jakieś takie wymyślanie wirtualne. Ale wyjście są oto drugi i trzeci. Eliminacja ograniczeń i zagrożeń wynikających ze szkoły w warunkach rzeczywistych. Jeśli uczymy strażaka, jak reagować, tak jak myślałem na to, po prostu jakieś przykłady, w sytuacji zagrożenia,
to w tej rzeczywistości wirtualnej można stworzyć naprawdę scenariusze różne. Że nie ma tym gasić, ma się tak zachować i można to wielokrotnie powtarzać. Czyli możliwość szkolenia w sytuacji, w których na co dzień bez zagrożenia dla zdrowia życia osoby szkolonej nie jesteśmy po prostu wywołani. No i w związku z tym związane z tym też elastyczność. Po prostu można sobie to dowolnie bądź i wielokrotnie powtarzać. I teraz dwa ważne podejścia. Człowiek, będąc w rzeczywistości, widzi, odczuwa wzrokiem i dotyki. To są te dwa zmysły, nie mówię o węchu, nie mówię o innych, a o tych dwóch podstawowych dla szkolenia. To, co widzę, to, co dotykam. I Państwo pewnie się poznaliście się styczność z systemami, które są przede wszystkim imersyjne, czyli jesteśmy tylko wzrokiem. I te są bardzo ostre. Trudno, albo inaczej, cały czas rozwijają się i są na właśnie początkowym etapie rozwoju podejścia haptyczne, gdzie możemy dotykać. Czyli coś wirtualnego, a mamy wrażenie, że dotykamy, że jest sprzężenie z wodą. Mamy odczucie siły, mamy odczucie, że ten obiekt nas po prostu dotyka, że nas siłą odciąga. Chcemy takie stanowiska, budujemy w naszej kapeczce. I moglibyśmy teraz pokazać z internetu, z innych gotowe, ale my będziemy pokazywać, czy pan doktor Bernard Gajewski pokaże zaraz, Bernard, bardzo się proszę, rozwiązania, które są naszymi własnymi. One nie są jeszcze doskonałe. Aczkolwiek już mamy opinię i tak nam tę opinię przedstawi, że one naprawdę dobrze swoje zadanie spełniają. I proszę ich słuchać, pamiętając, że budujemy stanowiska niskokosztowe. Chodzi o to, żeby one były dla wszystkich. Żeby to nie były jakieś wyszukane, na które może pozwolić sobie tylko ktoś, kto ma rzeczywiście po środku, tylko każdy. Są starostowie. Dzisiaj w powiecie gdzieś wiemy, że w jakiejś firmie takie stanowisko by się przydało. Zadzwonimy na podjętnikę poznańską, z pana rektora, i jesteśmy w stanie w krótkim czasie stanowisko dedykowane do konkretnego zastosowania zaprojektować. Oddaję głos Damianowi, bo ja powiedziałem, z tych trzech elementów kompetencji pokazałem Państwu, że coś wiem, a Damian pokaże, że to było coś na dobre. Musimy zaprzygotować chociaż napisać pieniądze. Dziękuję bardzo panu profesorze, witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, pierwszy przykład, który chciałbym Państwu zaprezentować, to jest w zasadzie początek naszej pracy, kiedy to zakupiliśmy urządzenie haptyczne, manipulator haptyczny, który Państwo tutaj widzą. Profesor Kamil Szczęściowy o tym mówił. To są urządzenia, których główną rolą jest przekazać użytkownikowi pewien bodziec dotykowy. Jest to siła zwrotna, która najczęściej w postaci siły wibracyjnej daje sygnał użytkownikowi, że wykonał pewną czynność na stanowisku produkcyjnym. I tutaj stworzyliśmy taki symulator, który służył do nauki operatorów na stanowisku zgrzewania elementów karoserii samochodów. Użyliśmy tego manipulatora haptycznego. Jest to rozwiązanie drogie. Mówimy tutaj o rzędach wartości rzędu kilkuset tysięcy złotych. No i pierwsze ograniczenie, z którym spotkaliśmy się, to był brak mobilności. To urządzenie, fragment tego urządzenia oczywiście widzimy, albo ono poprawnie działało, musi być jeszcze jednostka komputerowa i szereg innych interfejsów, sterowników, sprzętu typu hardware, który uniemożliwiał nam naukę przyszłych operatorów w innym miejscu niż nasze laboratorium. Co więcej, też ten sygnał dotykowy nie do końca był intuicyjny, ponieważ ograniczała nas mobilność tego urządzenia. Zasięg pracy tego urządzenia nie jest duży. Oczywiście tego rodzaju systemy specjalistyczne już istnieją, ale jak pan profesor Hamrun wspominał, są to urządzenia bardzo drogie. Tutaj mamy taki wirtualny
wirtualne stanowisko do nauki procesu spawania. Tu już mówimy o kwocie rzędu 1 000 000 zł, aby zakupić sobie taki symulator i próbować szkolić pracowników w tym zakresie. Dlatego naszym podejściem, naszym celem było prowadzenie badań tak, aby spróbować przygotować wirtualne aplikacje szkoleniowe, które będą ogólnodostępne dla każdego, czyli będą niskokosztowe. Tego rodzaju rozwiązania mają szczególne znaczenie, jeżeli próbujemy uczyć zadań proceduralnych, czyli takich zadań, które trzeba wykonać w odpowiedniej kolejności, tak aby osiągnąć swój cel. Najczęściej takim podstawowym zadaniem proceduralne na stanowisku produkcyjnym jest jakaś operacja montażowa czy demontażowa. No i tutaj też istnieją już komercyjne rozwiązania, które jak Państwo widzą głównie bazują na tym podejściu haptycznym. Możemy próbować montować i demontować elementy maszyn i urządzeń właśnie z wykorzystaniem tych manipulatorów haptycznych. Istnieją również tak zwane bezdotykowe techniki interakcji, czyli to podejście imersyjne, o którym mówił Pan Profesor. Je widzimy w prawej części ekranu, to jest system o nazwie WADE. Natomiast jak za chwilkę pokażę na filmiku, jest on dosyć nieintuicyjny, ponieważ w zasadzie nasze czynności, które powinny być czynnościami ręcznymi, wykonujemy w postaci gestów. No i tutaj taki prosty przykład, bo to podejście imersyjne było oczywiście u nas w laboratorium wirtualnym, wirtualnego projektowania testowane. Użytkownik wyposażony jest w specjalne kontrolery. No i z użyciem tych specjalnych kontrolerów w symulacji wirtualnej widzi taką wirtualną dłoń, no i próbuje chwytać poszczególne elementy i próbuje umieszczać je w odpowiedniej sekwencji, w odpowiednim miejscu w zespole montażowym. To jest oczywiście uproszczony model takiego zespołu montażowego. No i z badań, które prowadziliśmy, no wyszło, że użytkownik jest w stanie nauczyć się odpowiedniej poprawnej sekwencji, natomiast jeżeli chodzi o precyzję, dokładność umieszczenia danej części w zespole, no sprawa już nie jest taka oczywista, przede wszystkim dlatego, że no fizycznie nie dotyka tych elementów, nie chwyta tych części, nie umieszcza ich w fizycznym zespole. Dlatego też nasze badania skupiły się na tym, aby próbować rozszerzyć to tak zwane podejście imersyjne o dotyk. Czyli będziemy próbowaliśmy zresztą stworzyć taką sytuację, że na naszym stanowisku wirtualnym wykorzystamy również modele fizyczne i te modele fizyczne są reprezentacją danych cyfrowych. Innymi słowy, te części, które przed chwilką Państwo widzieli, tej symulacji mają swoje fizyczne odpowiedniki, czyli użytkownik fizycznie chwyta jakąś część, dzięki temu ma możliwość poznać właściwości fizyczne tego elementu, zapoznać się z jego kształtem, innymi parametrami i wagą i przede wszystkim może precyzyjnie, trzymając tą część, próbować umieścić ją w rzeczywistym zespole. No i takie podejście u nas przez ostatnie kilka miesięcy było rozwijane. Żeby nie korzystać z rozwiązań komercyjnych, z rozwiązań haptycznych, tak jak już mówiłem, są to urządzenia bardzo drogie, ich przestrzeń pracy jest dosyć niewielka. Zwyciężyła taka koncepcja, aby spróbować zastosować urządzenie zrobotyzowane. Jest tutaj konkretnie użyty robot o równoległej strukturze kinematycznej, czyli ten typowy robot Delta. Jego zadaniem jest próbować symulować elementy cyfrowe. Innymi słowy, użytkownik wykonując takie zadanie proceduralne, czyli umieszczając te części w zespole, ma pewną swobodę ruchu, chwyta te części, ich fizyczne odpowiedniki, natomiast rolą urządzenia, które my nazywamy tutaj w tym eksperymencie tak zwanym aktywnym urządzeniem dotykowym, jest automatyczne ustawianie się w pozycji dedykowanej, tak aby użytkownik mógł tą część, którą trzyma, umieścić prawidłowo w zespole. I takie stanowisko produktowe, żeśmy tutaj w naszym laboratorium stworzyli. Widzimy w prawym górnym rogu jest pokazany obraz, co użytkownik widzi. Użytkownik widzi dwa wirtualne stoły. Na jednym stole, w tym stole lewym, leżą części. Na prawym stole jest zespół, w którym te części należy umieścić. No i użytkownik musi te części w sposób prawidłowy, w określonej kolejności w tym zespole umieścić.
Tutaj na tym filmiku już widzimy ten eksperyment. Ma on bardzo wiele zalet, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, po pierwsze trzymamy fizycznie tą część, po drugie jesteśmy w stanie zapoznać się z geometrią tego zespołu montażowego. Widzimy te otwory, tam mają pewne sfazowania. Jesteśmy w stanie, trzymając taki detal, czuć fizyczność tego obiektu wirtualnego, innymi słowy. Co zresztą znalazło swoje potwierdzenie w dalszych badaniach, ponieważ w tym naszym eksperymentalnym, na tym naszym eksperymentalnym stanowisku przetestowaliśmy to stanowisko na odpowiedniej grupie badawczej. Czyli chcieliśmy sprawdzić, na ile ten dotyk, czucie fizycznego przedmiotu wpłynie na imersyjność rozwiązania. O tej imersyjności pan profesor Hammer już mówił, czyli to poczucie zagłębienia w środowisku wirtualnym. Sprawdzenie, na ile dotyk to poczucie jeszcze nam zwiększy. No a jeżeli chodzi o samo szkolenie, no to skuteczność tego wirtualnego szkolenia polegała na dokonaniu oceny stopnia skuteczności w procesie nauki zadania proceduralnego. Jeśli chodzi o ocenę imersyjności, no imersyjność, tak jak już też profesor Hamron wspominał, jest to subiektywne odczucie użytkownika, więc nie ma innego sposobu na zbadanie tego subiektywnego odczucia, jak po prostu skorzystanie z możliwości przeprowadzenia badania ankietowego. W naszym teście wzięło udział 80 osób, które w trakcie nauki tego procesu, tych czynności później musiały odpowiedzieć na kilka pytań. No i z naszego punktu widzenia, z naszej pracy badawczej, najważniejsze było to pytanie o poszczególne aspekty zaprezentowanego rozwiązania. Przede wszystkim skupiliśmy się na ocenie płynności i intuicyjności z wirtualnymi obiektami. Chcieliśmy sprawdzić, na ile to nasze podejście, ta implementacja modeli fizycznych pomaga, tak? Każdy z użytkowników mógł ocenić to rozwiązanie w skali od 0 do 6. Ocena 6 była oceną najwyższą. No jak widzimy, uzyskaliśmy tutaj w tym aspekcie średnią ocenę o wartości 5, troszkę ponad 5. Jeśli chodzi o sposób interakcji z obiektami cyfrowymi, zostało bardzo wysoko ocenione. Już mam jeszcze 2 minutki, tak. No i sobie samej imersji, czy tego zanurzenia, też bardzo wysoko zostało przez użytkowników ocenione, podobnie jak realizm symulacji. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność, to tutaj w naszych badaniach stworzyliśmy 4 grupy, których celem była nauka tego zadania proceduralnego, czyli prawidłowego umieszczenia części w zespole. Tutaj mamy te 4 grupy. Pierwsza grupa przystąpiła do treningu po jednominutowej analizie instrukcji montażu. Grupa druga po 10-minutowej obserwacji wirtualnego treningu. Grupy trzecie i czwarte miały możliwość ćwiczyć, przy czym grupa trzecia ćwiczyła na naszym symulatorze, a grupa czwarta, rzeczywistym stanowisku. No i rezultaty naszych pomiarów. Każdy użytkownik wykonywał 5 mierzonych prób. No i widzimy, że użytkownicy z grup trzeciej i czwartej poradzili sobie najlepiej, czyli wykonali ten eksperyment przy najmniejszej ilości, liczbie błędów, tak? Również w przypadku tych 5 prób widzimy, że ta grupa numer 3 i 4 to są troszkę ponad 3 próby bezbłędne na te 5 prób podjętych. Z punktu widzenia oceny skuteczności wirtualnego szkolenia, najważniejsze były te 2 grupy pierwsze, czyli ta grupa, która w ogóle nie miała styczności z treningiem, przystąpiła niejako na świeżo do tego treningu i tutaj widzimy, że każda następna próba skutkowała tym, że całe zadanie było wykonywane szybciej i ze znaczącą poprawą, jeżeli chodzi o liczbę popełnionych błędów. Również ta druga grupa, która tylko obserwowała ten proces przez 10 minut, tutaj widać znaczny progres w tej nauce. Jak widać, krzywa postępów też jasno pokazuje, że to nasze rozwiązanie może być rozwijane. Myślimy już tutaj nad pewnymi usprawnieniami, gdyż wyniki są obiecujące i pokazują, że pewien progres jest widoczny. Oczywiście należy tutaj kończąc wspomnieć o ograniczeniach. Najważniejszym z nich jest tak zwana choroba symulacyjna, czyli cyber sickness. Ona jest bardzo podobna do objawów choroby lokomocyjnej, czyli
pewna grupa użytkowników może odczuwać pewien dyskomfort związany z przebywaniem w środowisku wirtualnym. No i tutaj w naszym eksperymencie było około 5% użytkowników takie lekkie, może nie tyle lekkie, odczuwalne poczucie dyskomfortu nastąpiło. Natomiast zdecydowanie bardziej przemawia tutaj do nas sama skuteczność. Istnieje wiele badań, które mówią, że warunkiem koniecznym do skutecznego szkolenia jest przede wszystkim zaangażowanie tej osoby szkolnej. No i tutaj w naszym podejściu, w naszym rozwiązaniu to zagrożenie nie istnieje, ponieważ jeżeli już umieścimy takiego użytkownika w świecie wirtualnym, no to niejako wymuszamy na nim to zaangażowanie. On musi podjąć jakieś czynności, musi wykonać jakieś gesty, bo inaczej no, nie będzie potrafił się w tym środowisku znaleźć i nie wykona żadnej czynności. Wiem, że już nie ma czasu, tylko kończąc, dziękując Państwu za uwagę, pokażę króciutki filmik jeszcze z aplikacji, które mamy już też przygotowane. Tutaj akurat jest aplikacja do szkolenia operatorów wózków widłowych. Są wirtualne lekcje, taki operator może zaznajomić się z sytuacjami niebezpiecznymi, tak, które mogą wystąpić na takich stanowiskach. Tutaj akurat widzimy niepewne położenie, na którym ten wózek się znajdował, a przede wszystkim może, tak jak tutaj widać, szkolić się z zakresu obsługi tego wózka. Może próbować docierać do punktów dedykowanych, jak również, jak za chwilkę zobaczymy, może próbować podnosić elementy i umieszczać ich w dedykowanym miejscu w magazynie. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Także ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę na swoich i zapraszam do współpracy. Po prostu dzisiaj w dobie informatyzacji zaprogramować coś to żadna sztuka, ale wiedzieć, co zaprogramować. Tak, żeby to było użyteczne, to jest właśnie to. Także każdy pomysł, gdzie przeciwwnioski można takie metody, sposoby właśnie stosować, będzie dla nas występny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszystkich prelegentów proszę o trzymanie dyscypliny czasu. W tym proszę o to siebie, bo właśnie teraz wystąpię. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, bezpośrednią przyczyną naszych dni kompetencji jest projekt Metoda akceleracji i rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. I parę słów o tym projekcie chciałbym powiedzieć dzisiaj, a zwłaszcza o produkcie projektu, czyli metodzie, którą tutaj Państwo widzicie, wynika ona z tytułu. No, tu nie działa. A, to słusznie jedziemy. Dobrze, bardzo. Prezentacja składa się będzie z czterech części. Geneza projektu, model metody, etapy metody i szerszy kontekst prac projektowych. Bez przyjemności współpracy z naszymi partnerami, projekt jest projektem międzynarodowym, w którym bierze udział 8 partnerów, wypracowanie rozwiązania było niemożliwe. W tym miejscu chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim pracownikom zespołu, którzy współpracują z nami. Po pierwsze koleżankom, kolegom z Center University of Applied Sciences w Coca-Cola, także Federacji Edukacyjnej JEDU, również z Finlandii, dynamicznemu zespołowi Matej Bell University Pańska Bystrzyca na Słowacji, wspaniałemu zespołowi University of Maribor Faculty of Economics and Business na Słowenii, cudownemu zespołowi z Politechniki Częstochowskiej, zespołowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Cieszy nas też udział partnera z Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, reprezentanta pracodawców. No i oczywiście wspaniały zespół Politechniki Poznańskiej pod przywództwem pani dziekan profesor Magdaleny Wyrwickiej. Szanowni Państwo, i właśnie w tym zespole weszliśmy w zagadnienie bardzo trudne, tak zwanych kompetencji przekrojowych. No, od dawien dawna człowiek się zastanawia, kim jest i po co funkcjonuje. Z jednej strony można stwierdzić, po prostu jesteśmy zwierzętami rozumnymi, ale może jesteśmy czymś trochę więcej. Na przykład takim podmiotem zdolnym do życia społecznego i łączenia się ze wspólnotą bez rozbijania swojej podmiotowości i indywidualności. W tej wspólnocie i w tej społeczności bardzo istotne są pewne cechy świadczące o nas jako ludziach. Te cechy w warunkach pracy mogą być postrzegane jako kompetencje. O, i właśnie włączyłem sobie. O, się teraz już włączyłem. Tu w projekcie zajmujemy się czterema takimi kompetencjami, czyli przedsiębiorczością, kreatywnością, pracą zespołową i komunikatywnością. Te kompetencje w dzisiejszych czasach, w dobie rozwoju technologii, przyspieszającego rozwoju technologii i techniki są ważne, ale ważne jest nie tylko ich posiadanie, ważne jest przyspieszenie ich rozwoju. Potrzebą jest więc szybsze nabywanie kompetencji przekrojowych. I problem, jakim zajęliśmy się w projekcie, jest jak to zrobić. Stąd cel projektu, czyli opracowanie innowacyjnej metody akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus, akcja druga, partnerstwa strategiczne. A podmiotem naszych rozważań są studenci. Natomiast obiektem kształcenie praktyczne, a więc zadaliśmy sobie pytanie, jak doskonalić metody kształcenia praktycznego, żeby studenci szybciej rozwijali swoje kompetencje przekrojowe. W wyniku naszych prac powstała metoda. Ta metoda składa się z 7 głównych etapów. Tutaj widzimy jej model. Parę słów powiem na temat każdego z tych etapów, a pogłębieniem tego, o czym będę mówił, będzie druga sesja, gdzie partnerzy przedstawią wyniki prac cząstkowych. To, co Państwu chcemy zaoferować, to właśnie nowe spojrzenie na rozwój kompetencji przekrojowych, przedsiębiorczość, kreatywność, praca zespołowa, komunikacja. A rozwiązanie może być doskonalone. To znaczy, jeśli Państwo wdrożycie je u siebie, czy na uczelni, czy w szkole, bo można zastosować tę metodę również w innych jednostkach edukacyjnych, na przykład w szkołach, na pewno znajdziecie Państwo możliwość dalszego rozwoju tej metody. I stąd tutaj zaznaczyłem, że jest to pierwsza pętla cyklu doskonalenia PDCA. Po pierwsze, kiedy zadajemy sobie pytanie, jak coś zrobić, albo jak coś zrobić jeszcze lepiej, powinniśmy zobaczyć, jak to się robi dotychczas. I stąd pierwszym etapem naszych prac była analiza stosowanych metod nauczania kompetencji przekrojowych oraz przeanalizowanie, jakie metody kształcenia praktycznego w ogóle są stosowane. I to podsumowanie w postaci raportu możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej naszego projektu. Do tej strony będę odnosił Państwa jeszcze wielokrotnie, bo tam znajdziecie Państwo wszystkie efekty naszych prac. Wszystkie rezultaty. One są dostępne bezpłatnie i każdy z Państwa może je wykorzystywać. Generalnie wprost można wykorzystać ten materiał i te informacje, ale z drugiej strony w innych państwach możecie Państwo na analogicznej zasadzie takie raporty stworzyć. Chodziło nam o stworzenie bazy wiedzy o dostępnych metodach kształcenia kompetencji przekrojowych oraz metodach kształcenia praktycznego. Kiedy już usystematyzowaliśmy tą wiedzę, no, wielu studentów po studiach idzie do pracy, stąd
A wiemy, że pracodawcy dzisiaj potrzebują szczególnie tych kompetencji przekrojowych. Stąd tutaj zapytaliśmy też pracodawców w naszych krajach, w Finlandii, w Polsce, Słowenii, Słowacji, jakich kompetencji przekrojowych oni potrzebują i w jakim stopniu. I takie badanie zostało też tutaj przeprowadzone, żeby zorientować się, czego potrzebują firmy. I chodziło tutaj nie tylko o kompetencje, ale zeszliśmy niżej do umiejętności, które składają się na kompetencje, bo kompetencje to pewne wiązki umiejętności. Wyniki badań oczywiście są również dostępne na stronie i akurat te wyniki w języku polskim i angielskim. Badanie zaprojektowaliśmy tak, aby można było je łatwo powielić. Oczywiście moglibyśmy wymyślać bardzo trudne metody pomiaru i badań, ale chodzi o to, żeby można było łatwo te badania powtórzyć, niekoniecznie na obszarze. Kolejnym krokiem i kolejną korzyścią dla Państwa jest stworzony katalog metod kształcenia praktycznego. Wspólnie z partnerami opracowaliśmy katalog takich 85 metod kształcenia praktycznego, szeregując je od tych najważniejszych z punktu widzenia przyrostu kompetencji przekrojowych do tych, naszym zdaniem, mniej istotnych. Jest tutaj wykorzystana metoda ekspercka. Partnerzy, wszyscy członkowie zespołów partnerskich, to eksperci w zakresie zarządzania wiedzą. I tą wiedzę wykorzystaliśmy, aby taki ranking metod kształcenia praktycznego stworzyć. Tu uwzględniliśmy w tych ocenach również oceny przedsiębiorców jako współczynnik korygujący. Kolejnym etapem, który proponujemy w tego typu postępowaniu, jest zaprojektowanie procesów kształcenia praktycznego. I to był kolejny etap. Wyniki tego etapu Państwo też znajdziecie na stronie internetowej. Znajdziecie więc Państwo bazę case'ów, jak mogą wyglądać zaprojektowane procesy kształcenia praktycznego na rzecz szybszego doskonalenia i podnoszenia kompetencji przekrojowych. O tych procesach będziemy mówili w sesji poprzedniej. No i teraz, jeśli mówimy o procesach szybszego przyrostu kompetencji przekrojowych, powstaje pytanie, jak ten przyrost zmierzyć. Taki katalog różnych metod pomiaru opracował nasz partner z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tutaj wybraliśmy jedną z przykładowych, a w zasadzie dwie. Z jednej strony badaliśmy poziom kompetencji przekrojowych przed i po procesie, z drugiej jak te kompetencje przyrastają po kolejnych metodach stosowanych w procesach kształcenia praktycznego. W tej chwili podsumowujemy te nasze wyniki. Projekt potrwa do końca sierpnia. Jutro mamy spotkanie partnerów i w zasadzie jesteśmy na ukończeniu analiz z tego badania, które realizowaliśmy. I na stronie internetowej naszego projektu znajdziecie Państwo również wszelkie opisy, jak prowadzić badania i jak analizować wyniki prowadzonych testów czy już realizacji procesów kształcenia praktycznego. Tutaj, co ważne, uwzględniamy jeszcze różne czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki procesów kształcenia. Czynniki mogą mieć różny charakter. To jeszcze może parę wyników odniesionych do umiejętności przekrojowych, wyniki odniesione do poszczególnych studentów, którzy brali udział na naszych uczelniach w testowaniu, także możemy zejść do poziomu konkretnego studenta, jeśli chodzi o pomiar przyrostu tych kompetencji. No ale musimy uwzględnić jeszcze czynniki, które zachodzą w różnych uwarunkowaniach, czy to w innym kraju, czy na innej uczelni. I takie przykładowe czynniki, które tu bierzemy pod uwagę, to kulturowe, związane z potrzebami przedsiębiorców, metodycznej poprawności kształcenia zawodowego na studiach oraz pozostałe. I tych pozostałych, wbrew pozorom, wcale nie jest tak mało. Rezultatem stosowania tej metody może być stworzenie rankingu różnych procesów i ich przydatności do podnoszenia kompetencji przekrojowych. Ostatnim etapem
naszych prac będzie opracowanie przewodnika dla Państwa oraz dla nas, bo jak zobaczycie Państwo, jeśli zajrzycie na stronę internetową projektu, materiałów jest dużo. Chodzi o to, żeby teraz dokonać tej syntezy, tak, abyśmy nikogo nie zabili nadmiarem treści. I ten przewodnik będzie upowszechniany. Jesteśmy otwarci jako partnerzy projektu na doradztwo dla Państwa, a przynajmniej na naszych uczelniach zobowiązani do wdrożenia tej metody. Na przykład na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej instrukcja zostanie dołączona jako jeden z dokumentów systemu zarządzania jakością funkcjonującego na Wydziale. Proszę Państwa, działania, które podejmujemy w ramach tego projektu, i mówię tutaj o Zespole Politechniki Poznańskiej, to grupa, to działania z szerszej grupy podejmowanej w ramach inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej już od 2006 roku. I tutaj naszymi dwoma głównymi celami jest inicjowanie działań na rzecz szybszego rozwoju techniki, ale też inicjowanie działań na rzecz szybszego przeciwdziałania wykluczeniu technicznemu. Ta inicjatywa może istnieć, jak już podkreśliła pani dziekan, dzięki wsparciu panów rektorów, pana profesora Adama Hamrola i pana profesora Tomasza Łodygowskiego. Oczywiście dzięki wspaniałemu podejściu do nas też pani dziekan, ale więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej, a także na Facebooku. Ale tak jak powiedziałem, ten projekt to nie jedyne działanie. I na tej mapce widzicie Państwo, ile projektów zrealizowaliśmy dotychczas. I jak widzicie Państwo, na tej mapce w bardzo wielu miejscach pojawia się taki biały orzeł na czerwonym tle. To jest logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego. I chcę podkreślić rolę, jaką Samorząd Województwa Wielkopolskiego odgrywa w realizacji tych projektów, z którym to samorządem współpracujemy już od 2008 roku. I bardzo serdecznie chciałbym podziękować tutaj panu dyrektorowi za to wsparcie i życzmy sobie równie dobrej współpracy. Przy tej okazji chciałbym podziękować obecnym tutaj panu Krzysztofowi Urbańskiemu, który wiele lat temu dzięki wsparciu uruchomiliśmy te działania, ale także pani dyrektor Ganowicz, Joannie Ganowicz, która wiele lat tutaj współpracowała i liczymy na tą dalszą współpracę. Chciałbym jeszcze też podkreślić takie mocne wsparcie u zarania akceleratora sekretarza miasta Poznań obecnego pana Stanisława Tama. Mówiłem o przyjaźniach i tutaj ta przyjaźń odczuwamy, że nadal trwa. Szanowni Państwo, to tyle w skrócie, bo gdybym miał wejść w szczegóły, no to musiałbym przeczytać dokumenty, a to trwałoby, myślę, kilkanaście dni. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją. Odpowiemy na pytania, jeśli kogoś z Państwa zainteresuje wdrożenie tej metody u siebie na uczelni. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, trzeci referat, pan profesor Scott Erickson ze School of Business at Ithaca College, który przedstawi nam temat Organizational Learning and Knowledge Management in the Age of Big Data. I'm back. For those of you who were here yesterday, I'm back again. I guess the scheduled speaker had trouble traveling here, so they asked me to fill in briefly. Got 2 hours? So I asked the preacher, they said, well, just do what you did yesterday. There's kind of two problems with that. Number one, that was designed to be 75, 90 minutes. All right, so I think I messed up. Yeah, maybe 15 minutes here.
There's a number of familiar faces, and I don't want to bore people with the same thing as yesterday. So this may be a little bit rough. I haven't timed it out. I do think I can get it done in 15 minutes. But what I thought I'd do is briefly summarize a few concepts that I did yesterday without going into the same detail. And then we'll pick up kind of at the point I left off yesterday, which was the point of everything. And there were some applied examples I didn't get to. So I'm going to try and do that for you. And again, wind this up in a reasonable amount of time. Again, what I was talking about, and I think this will actually be easy because we had some good examples here from the previous two presentations about some of the concepts that I was working on. I work in knowledge management, all right? You've heard that mentioned a few times. But what we do is we look at what is in employees' heads. All right? You know, what do they know that's valuable? What knowledge do they have about performing their job, about interacting with external stakeholders? What do they know? And one of the key differentiations we make is between explicit knowledge and tacit knowledge. And explicit is more formalized, it's more structured, it's easy to capture. The example in the first presentation was very much explicit knowledge. All right? You know, if you can write a training manual and you can put it into an app like that, it's pretty explicit knowledge. You see it a lot. I know we have a lot of people in production backgrounds in here. It would be repetitive and continuous processes. You know, things where you do the same thing over and over and over again, and employees learn to optimize that. As opposed to that, we have tacit knowledge, and tacit knowledge is kind of a step up. It's situations where you need a little bit more understanding, you need to do a little bit more problem solving, it's much more personal, it's hard to explain to others what you do and what you know. Again, I think that's kind of what we saw with some of the transversal competencies just talking about. Those types of skills are very hard to teach. You need much more of a person-to-person approach, all right? You're not going to use apps, you're not going to use training manuals, you're not going to use IT systems. It's going to be one person teaching the other person how to do things, all right? So, and again, those are concepts that go back 20 years, fairly established in the field. But what's changed recently is that suddenly we've got big data. All right, and people in knowledge tend to be dismissive of data. All right, there's nothing there. Knowledge is important. Data is there's nothing there. But I kind of beg to differ. With big data, there is something there. All right, that's why companies are putting so much money into it. So we've got production processes and distribution channels and supply chains and customer relationships. They all generate huge amounts of data. All right. And we talk about big data and business analytics often together. They are actually two different things, all right? And then again, I just want to explain that real briefly. So big data is characterized by the amount of data that we have coming in. Again, all these processes generate huge amounts of data that we can capture. Every transaction, every customer relationship, generates huge amounts of data. It's coming in much more rapidly, so we don't have quarterly reports anymore. We have, you know, second by second reports. So we can gather the data and distribute it very easily, very quickly. And it's of a much greater variety. It's not just quantitative data anymore. It's what we call unstructured data. So we can actually handle images, text, video, again, capture all of that, process it in real time, and act upon it. And again, because of the drop in storage and processing cost of computers, this is exploding. And it can be very useful. But we tend to just monitor that. All right? Again, we don't analyze it necessarily, we watch it. So this is Google Analytics, which is about websites. You know, we just watch what people do. How much time do they spend on the website? You know, did this person leave immediately?
what pages did they click through. We can actually, again, watch that in real time. But there's no analysis here. There's nothing difficult. Basically, again, it's just the data comes in the report. Right. So that's kind of big data problem. At the other end, and Spotify's a company that uses a lot of that, at the other end is business intelligence, where we analyze that big database and we find new insights from it. That's very different. That needs advanced statistics, highly trained people, very creative, looking for new correlations in the data, new groupings in the data. Again, this is where you hear about, you know, rock star statisticians working for financial services companies, because they really need highly developed skills to do this. So big data proper, if you can read a dashboard, that's all you really need. All right, the employee doesn't need a lot of skill. Business intelligence using big data, that involves tremendous skill. All right, again, a lot of creativity, a lot of advanced math skills, and so on and so forth. All right, and so that's kind of where we were yesterday, which brought us to this. And I think the key part of it is that you can reconfigure those four components I just talked about. Let's see if I can figure out which is there. So that, again, this is just the big data. It's very structured. It's systematized. You can easily distribute it to the entire network. All right, so and it's valuable to anyone who might see it. Explicit knowledge, a little less structured. Again, you see this in process documents, training manuals, things like that. You can still distribute it fairly easy. You still distribute it with IT systems, but it's not as easy as pure data is. You know, there does need to be some human understanding and a level of knowledge there. The tacit knowledge, that has to be relayed person to person. Again, IT systems aren't as effective for that. So often you can transfer that within a group. It's more unstructured. It's not as systematized. So often, at best, you can explain in a group how you do things and train them, or person to person, right? And then this last part, the intelligence, again, analyzing big data and other intangible assets. Totally unstructured, very human. How you do it, you might not even be able to explain to someone else. You might not be able to train someone else. This is how I do that kind of analysis. So it's very personal. So often it's only just an individual. All right, this is your, again, your brilliant scientist in the laboratory, your brilliant person analyzing portfolio strategies in the financial services corporation. It's very personal type knowledge. And again, once you understand that, you can see these different types of knowledges in organizations. And the key point is that they vary, all right? Different organizations are going to have different types of valuable intangibles. Some will have big data, very important for them competitively. Some will have intelligence, very important for them competitively. Some will have explicit knowledge. Some will have all of them. And what you want to do is understand in the organization which, and essentially how to manage those, all right? How to make sure that it's to the best advantage. Now, I did try and take my best effort to bring in some connection to what we're talking about today with the transversal competencies. So I think, again, this is really, you just need someone who understands the field enough to read a dashboard. Here, you want people who actually try to do better at their job. They try and learn more things. They try and improve the process. So that transversal competency of entrepreneurship becomes important. Here, because again, you need to meet in groups in order to share knowledge and to use it effectively in an organization. Again, you need people who want to do their job better, but teams need to work well, and you need to have good communication skills. So again, as the intangible asset gets more complex, the more the people aspect matters. To the point here,
where you need all of them, all right? Again, you need a level of creativity to mine the big data and find those new insights. So again, different systems, different management, different competencies. We talked about that. So this is something I didn't talk about yesterday, but it's a good example of how we use this. Because again, we're concerned about competitiveness, we're concerned about corporate strategy, making sure you have the right intangible assets to compete in your field, all right, your industry sector. You don't want to be building a big, expensive, explicit knowledge system if that's not important in your field. You know, it just doesn't matter. However, if you do need a big data system, you better build one. All right, you know, you just need to understand what's important for competitiveness. So there is data behind this. If you come back this afternoon, I'll explain what the metrics are behind doing this kind of work. But this just kind of briefly, we can measure knowledge, we can measure intelligence, and up here where both are high, these are organizations that have all the intangibles. They have big data, they have explicit knowledge, they have tacit knowledge, they have intelligence, all right? Typically, the pharmaceutical companies, the drug companies, med technology, in vitro diagnostics, they're coming up with new innovations all the time, but they also have very sophisticated production processes. So the creativity part, the tacit knowledge, the intelligence is there, but they also have to optimize production, and so they have a lot of explicit knowledge they use as well. They've got supply chains they have to manage. And all of that throws off a lot of big data as well. All right, so they actually have all of these different intangibles and they need to manage them. Over here, in this sector, very high knowledge metric, which tends to mean lots of explicit knowledge. All right, tacit knowledge doesn't really scale up on our measurement. So if we see this, we say there's a lot of explicit knowledge. Not a lot of intelligence, all right, which means not a lot of tacit knowledge either. This is very much systems, or you know, again, processes, things where IT systems are important. And again, if you think about, you know, distribution in healthcare, and you think about retail in healthcare, it's a lot of data and a lot of explicit knowledge. You know, making sure the processes are efficient, making sure the customer relationships are efficient. Walgreens is a U.S. drugstore. Boots Walgreens. Some of you might know Boots from in the U.K. They actually have a tremendous consumer loyalty program. So they have a lot of data about consumers, and they develop knowledge about how to serve those customers really well. All right. Not a lot of tacit stuff going on, not a lot of creativity, not a lot of new ideas under the sun, but they are optimizing their systems and their logistics, their retail operations, wholesale operations and distribution, and those sorts of things. Up here, the insurance companies, they're really kind of odd, and we see this pattern for a lot of financial services. They actually have intelligence and they have tremendous amounts of big data. All right? Financial services has more big data than anyone, by a wide margin. And they do have the intelligence part. All right? You know, we can spot that. But they have virtually no knowledge, all right? which is kind of odd. So there's no explicit knowledge there. Maybe a little tacit, but no explicit knowledge. Financial services, you need to analyze the data and you come up with a new idea once in a blue moon. It's a regulated industry. There's not a lot of innovation. But when there is something new, it might be really important. It's actually the rarity that makes it really valuable. So something new in insurance, something new in investments. Again, financial services, you see a lot of, again, big data and innovation. And down here, you don't see a lot of either. Right. Which is odd because, you know, this is hospitals. We know hospitals have really smart people in them. You would think that there would be a lot of knowledge. Right. There isn't, at least to the extent that knowledge systems are used. All right. There may be individuals with a lot of knowledge. They don't share it well. All right. They don't play well with others. Okay. So your doctors and nurses,
they're very smart people, but knowledge management systems just don't work very well. Not explicit systems, not tacit systems. They just don't talk to each other that much, which is kind of odd, but again, that's kind of the way it goes. And again, they're the metrics, that they just don't do a lot of knowledge development. And so how we use this, again, the thing about hospitals and other providers is that they don't do this real well, all right? They don't manage knowledge systems real well. They don't share knowledge. They don't optimize them. And part of the problem with them is that in hospitals, you've got repetitive processes, things like taking blood, x-rays. It's done very similarly time after time after time. But you also have more job shop type processes, like emergency rooms, all right, or anything where a patient comes in, you have to figure out what's wrong with them. And again, that's very personalized knowledge. So you have kind of both systems that need different types of people. And again, hospitals don't manage those well. Those that do, however, those that do manage explicit systems really well, again, are the drug stores. So something that's repetitive, same thing over and over again, they actually manage that very well. And one trend in the U.S. is you've got a lot of these drug stores and Walmart also does this. They're moving into health services. They're actually doing some of the functions of doctors and hospitals. They're doing, you know, certain basic medical care in drugstores, all right? And again, that makes very, very good sense because it's a repetitive operation. It doesn't need real high skill to do it. So instead of high-paid doctors doing these things, why not do it in a drugstore, all right? And again, they manage that kind of system very well, so it's a natural fit for them. Similarly, testing is actually a system that's right here. It needs a lot of creativity, a lot of innovation, some med technology. So we have a firm in the U.S. called Theranos, which some of you may have heard of. It's been kind of scandalous, but they developed a system where they could do blood tests from a prick of blood. So instead of an entire vial, if they've got a couple drops, they can do tests. Or at least that's what they promise their technology does. It may be a scam. We're not sure right now. All right, there's some questions about the technology. But that's what they did, what they claimed. So very creative company, a lot of tacit knowledge, a lot of innovation, a lot of intelligence. But they don't manage systems real well. All right, again, they're a startup. They have no way to roll this out. So it kind of makes sense that they're going to compete with Quest Diagnostics, who is nationwide with a whole bunch of laboratories. They need a part because they don't know how to run a big explicit knowledge process, all right? At least not efficiently. So they actually joined with Walgreens. All right, they had a partnership with Walgreens that they would do the testing and run it through Walgreens because Walgreens knows something about running a nationwide network of retail outlets. So again, that's very explicit. There are a lot of mergers and acquisitions as well in this field. And again, if you go into what that is, it's a good fit in terms of big data and explicit knowledge. But I think I'm out of time, so I'm going to call it a day there. Again, I'll talk more about this later as far as where the metrics come from and maybe explain it a little bit better. But with that, I will pass it over to the next speaker. Thank you. Ja może dodam, że profesor Wilson zajmuje się, jak było widać, big data, kapitałem także intelektualnym, zarządzaniem wiedzą. Proszę Państwa, kolejne wystąpienie to profesor Gerhard William Weber z Politechniki Poznańskiej. Przyspieszenie wiedzy przez kompetencje z wykorzystaniem wielorakiej adaptacyjnej regresji sklejania MAX. Thank you.
And she did a very good job with us, very excited. The other names you will get to know in quite a moment. And the title is Knowledge Acceleration by Competencies and Multivariate Adaptive Regression Splines. So sounds a little bit of mathematics, but we are going to make it as easily as possible understandable. Okay, so, and actually here you see the team members. We call them the Wilder Group. Names were already given by our friend, Maciej, they're also known as M&Ms, you know, very smart M&Ms, you know, these are little sugar, little chocolate, and because they're all beginning with M, except for some friends, so we call them M&Ms. If you don't like M&Ms, call them Smarties. It's a very good word for the friends, and I hope we did a smart work, and the work will continue. Now, here we are, a short introduction, a little bit about regression and modeling. That's actually what Professor Erickson spoke about. It's about training, testing, and simulation. It's about big data and small data. So what I had to know, you know, I came here to a beautiful university and country as a student. And what I learned, among many other things, was about small data. The big data is like a big inflation, right? The problem is to extract information out of the lot. The question is how to get anything out of almost nothing. That's the issue. I mean, as much as mathematics, statistics can contribute, so it's a big challenge, and we can deliver a first answer to us. So it's multivariate adaptive regression splines, MAS, and we have developed it. My Turkish former university, quite a number of varieties of that method, and I will very shortly mention about it. First results by MAS, model-based simulation and competencies, and a little bit of so-called robustification. When I was a child, my mother said, be a bit more robust, don't mind what the people say. And that is very much important when it comes to both the big data and the small data. Because we are living in a time of uncertainty. If I had to give one word of science now, which is very important and is characteristic for the modern times, it would maybe be uncertainty. Uncertainty, which is often neglected because it is not crisp. We cannot put it in a box, right? But it's very important. Now, let's get started. Here we are, Poznan. You know, I'm a fan of Polish people, also of Ukrainians, of Finnish people, of all of us. And so I selected a couple of photographs here. So it's about data mining, big and small data, especially the big data, finance, economics, quality improvement. Here we have Professor Adam, right? So it's about computational biology, bioinformatics. We have here in the house Professor Plazovic and his group. A big need for data mining. Earth and geosciences, engineering, social sciences, and the humanities. I heavily believe since many years that the future science will, of course, it will be the natural sciences still. It will be medicine, of course, it will be engineering, but it will be the humanities. And what we basically do, in my opinion, one can call marketing in a very wide sense the art of the humanities.
with some edge reading and mathematics support. So that is basically what makes the small data so difficult. And here we are, learning enables estimation modeling prediction. Here we are, the Wilder group, and actually there were two more ladies that we could not put in the photographs. One is Magda and the other one is Aisha. So here we are, because we started to discuss these issues in our faculty, also Magda's faculty, and in Wilder. So I look and we have photographs here with our professors visiting Finland. Big data. I already mentioned about the big data. Professor Eriksson gave wonderful presentations about it. And the small data. And as much as our knowledge acceleration is involved, we are dealing with the profession, is supply. Supply of persons to the demand, to the sources, there where the energy is consumed in the labor market. And it's about small data. And it's about significance. I will make it a little short, and we came up with the idea gradually to look at the two phenomena, the big and the small, about the data from a unified perspective. So let's try to get that a little bit more crisp now. Little bit about mass, invented by Professor Jerome Friedman from the Stanford University. It's a very powerful tool. Many people do not know it because it's less easy on the first glance when compared to linear regression, which is still the predominant tool. And the idea is basically to use such kind of functions. Maybe those functions don't look very intuitive, but the idea is easy. If you give a child a number of points, the points are now called data, the child nearly automatically takes a ruler, or does it by hand, and makes one line to the next point. This is called linear interpolation. And we do it in an approximative sense, piecewise linear. That's what human beings do, in my opinion, engineering, science, whatever, is basically what we do in a formal sense, what intuitively is in us already. So, it's about adaptive, so in an adaptive sense, get into the data. We try to have not many specific assumptions, not necessary. And the important point is we do it interactively. It's not like, give me that reason, I put this one in addition, and this one. Highly disregarded that one impacts the other. Every child knows about the butterfly effect. The teachers tell it early. But it's not taken into account. But the world is full of these correlations, error propagation. So, and these pictures now, these functions, are these ones. That means we have switched off and activated by a continuous function. 0-1, but continuously. That means by such kind of functions and their combination, we are coming into an idea how to model, we call it a model, how to model the data. We are building linear combinations between those so-called basic functions. And the basic functions come from multiplication. It took me around 50 years to understand why multiplication. Multiplication is the beginning of nonlinearity. Right? Because without multiplication, no nonlinearity. But nonlinearity is what every physicist tells us, the beginning of representation about an uncertain world where one thing impacts the other. So, and why to use mathematics? We had yesterday a very positive meeting with representatives from companies. And we used questionnaires, in a sense. But it was, in a sense, still an addition of one reason next to the other. How much these answers depended on each other, that was not formalized. But that is what mathematics can deliver. Now, you see, dear friends, let's continue. The mass has two parts, a forward step, a backward step. That's what we do in life. We have a guess, we make a big jump, we say, I can't have a word, it must be so, and then we are pedaling back. We say, no, that is called a backward step. A big step with a huge complexity in a second step, make it a bit more modest, a more modest version of the first forward step. In our studies with the CMAS, we made it in a sense more mathematical. We have here representatives, professors from engineering,
in engineering we have these energy functions, right? It's not that we just try to have a goal, which is accuracy. By the help of an energy term, we also address the need to make it a bit conservative, to take what we call regularization, to make it regular, right? To make it reliable, to make things a little bit more reliable. People call it sustainable. So we work on that, and very famous from Moscow State University, I guess, Tikhonov regularization came out of it. So that is CMAS, and what we did is to use a so-called conic programming. You know, the most famous cone is maybe us, we should have summertime now, it would be the ice cream cone. So, ice cream cone, very, very natural kind of optimization for the purpose of regression and classification. Today, I cannot go in the details. I want to tell you that very strong algorithms, because we have here computer science in the house, very powerful algorithms are developed for such kind of problems. So now, let's come back to data mining. So the first one is big data. It's not really big data. The data pools are quite decent. But the point is, to model the profession is supply of labor market here in Greater Poland province. That's the first issue. And the second one will be small data. I will tell you in detail what it means. First of all, according to Hasty, Tipshirani, Friedman, very famous professors from the US, we have training and testing. And in the meantime, it's validation. Important, training and testing. And we have one more thing, in addition to training and testing, by the way, the Winter team was a very good team. It was making very beautiful and hopefully understandable, so it was a joint work, pictures. And we added one more, Magda proposed the word, it's called simulation. So we have also a simulation set. Training set, data set, validation set, and simulation. That's what we need. The simulation will be hopefully, if this continues, our little collaboration, in future be involved. And the idea is to do this one. That is future work. To look at different simulation data sets, right? And to see how those different sets impact on what kind of a fulfillment we have. That means here on that line, we have how much our labor market demands are fulfilled, right? And it means depending on how qualified in terms of skills and competencies our young colleagues are that we are hiring from the university, what kind of impact it has with regard to our supply of young people to the universities, from the universities to the companies. So that's the future work on simulation by mass. And F is our model. F is what we, by the help of mathematics, you can call it statistics, model. And we do together with the media group and Aishen. So now it's about small data. And it's about the project. We have here our friends from the different countries, Slovenia, Finland, and so on. It's about the labor market of several European Erasmus partner countries. We found out, let me please tell it beforehand, that what was hoped for because of the experiences of the group was reconstructed by the help of our method. So it's not too bad that, first of all, these factors, variables, like creativity, communicativeness, and so on, were confirmed by the help of the scientific, mathematically scientific method. That's one point. Another point is that by the help of our method, it's not our method in terms of mine, because we use mass, it's a generally available tool, we in a sense reconfirmed the methodology. The methodology to use questionnaires, the interhuman way, to delete factors, to say they are not so important, leads to basically the same result as here. And or you can say the methodology of mass repeats how we as scientists in intercommunication act. So that was a very nice observation, a big observation in my opinion, by us.
And here we see we have all the different variables. The team added many, many of them. We have model one. Model one is about, it's about mass algorithm with 100 data. It's a very small data set, right? Here again we have first of all 17 input variables. It's a small number. Then secondly we have 340 data and 17 input variables. And then finally we have 340 data points and 26 inputs. So it shows how gradually we increase by the help of the data pool. It increases a little. And secondly, we take more explanatory variables into account. And you see, it's a very big number of variables. The question is, could we confirm our number of 5 or 6 variables? We call them significant variables. Are just those which, by long experience, by the Wilder group, right, were found to be most important. Would we reconstruct them? And the answer is yes, it's possible. So first of all, our model number one. In the model number one, we give a bound on the number of basis variables. We give a bound of the number of interaction and so on. So I make it short because I see Marta is already telling me I should finish. So here we have in total 5 variables, and these basis variables build up 6 many basis functions. So that's one point. The next one, now we increase the number of data, and we have in total these variables, just the ones which were set to be dominant. So it's reconstructed. And we have a bit higher number of basis variables. Here we have a bigger number, because we have more variables. We have more variables, so we need more basis functions. And here are our functions, including time. Time means, because we are not modeling data, just plainly, we model data in time. So time should be treated as if it was a special variable. And so here we are. This is now the point. And we see that in terms of what we need statistical performance criteria. We cannot say it's a good or bad result because some pictures look good. We need statistical performance criteria. And according to those performance criteria, despite we have very little data, we got good results and stable results. I make it short. Performance of statistical tools, of data mining tools, are first order, it's called accuracy. And second order, it's called regularity. And I finish by mentioning to you that in future we will be using take more variables like level of education, the computerization, the aging of the society, the competitive index. There are different databases that could be used, and we could robustify. Robustify basically means we live in a world of uncertainty. Everybody experiences, every day I feel quite uncertain. And that makes our model trembling. Right? It makes it trembling. A model is an estimator, and the estimator is highly unfixed. How to get it fixed? How to get it calm, right? How to become an estimator calm? And that means we have to find a solution. Robustification is a way to make an estimator calm and make its variance, its expression of imprecision, of lack of reliability, to make it better. And this is hereby pictures shown. It's called robust optimization. We put uncertainty in intervals, and we put uncertainties, parametric uncertainties, which come from the data. The data uncertain, we put it parametrically in our model in small boxes, like this, put uncertainties in boxes, and then take min-max, go to a conservative solution. Alongside of all possible scenarios, take a conservative solution. And that is what we will do in future. Just to tell you, there are a lot of works done. I mentioned many works, like Professor Eva of the group. Work was done,
Here, for example, just to give you an idea, it's about default in finance, default probabilities in credits, right, in loans. It's about medicine, the prediction of Alzheimer's disease. It's about the prediction of earthquakes and so on. So it's a very nice tool. We have a variety of further methods, and if your university would like to support it, maybe that we could fluently work together with our young colleagues. I think there could be good products, with or without me, I'm an elderly person, good products could be coined in order to help us, the young people are on their ways in life, and maybe the people who finally are the users and the patients and so on. So thank you very much for your patience. Szanowni Państwo, jak można się było zorientować, nasz kolega jest matematykiem i bardzo mocno też działa w ramach badań operacyjnych. I ostatni referat w sesji plenarnej, dr inżynier Ewa Bacińska oraz dr inżynier Lisa Timoden, które zaprezentują bardzo zbieżny projekt z tym, który my realizujemy, dotyczący również rozwijania kompetencji, zwłaszcza przedsiębiorczości. Proszę bardzo. Też przy okazji chcę powiedzieć, że uda nam się zmieścić prawie w czasie, mimo że rozpoczęliśmy z 24-minutowym opóźnieniem. Hey, good morning, ladies and gentlemen. I think it's still decent time to say good morning. And I will say a few words meanwhile they are finding the presentation. Oh, it's there already. But still, I would like to thank the organizers for this possibility to join this event and contribute into these interesting discussions and reflections about transversal competencies. And what is obvious to me after listening to all the very interesting presentations in the morning is that we really do share the same passion. We want to develop the students' transversal competencies. We see that they are the key skills for the future change making, and we want to help our students not to be only the survivors in the future working life, but the change makers in the future working life. And now I'm happy to be here together with my colleague Eva Bacińska from the University of Poznan, and we are going to reflect some remarks about our Erasmus Plus strategic project, which is discussing entrepreneurship. Oh, wait a minute. if you go a bit back, yeah. Okay. Yeah, the first one, yes. First one. Okay, yeah. Yeah. So we are going to share some remarks about our project, which is also developing transversal competencies and in a frame of entrepreneurship and communication and multicultural teamwork. So they are the key topics and themes in our project. And the agenda for the presentation is going following. I will briefly tell some background information about the project so that you get an overall idea about the entity, our aims, our goals, and our main activities. And then Eva will continue and share some practical examples about the first pilots of one of our key outputs, which is innovative curriculum development. And our project is one of those Erasmus Plus strategic projects, as the one which was presented here before. So it's lasting for 3 years, and we have a budget approximately around 400,000 euros, and 7 partner universities around Europe. And we are dealing with 9 different outputs, and we are rooting back to previous IP collaborations, so most of our partners have been collaborating for a long time before this, but we have added some new partners as well to get new ideas and new perspectives into the development. And you can see the list of partners here, but I don't go there into them in details, because later on, if you're interested, you can always take a look on our web pages and find more information about the partners and the consortium as such.
But I would like to say something about the key questions of our project. These are the most important things we are dealing with in our development work. So first of all, we keep in our minds all the time the three main principles of development projects, and one of them is that we really are working for results, results which in their turn make some changes in higher education. And as was told in the previous presentation, the results which are developed are hoped to be widely used in different organizations, and that's what we want as well. We really hope that in the end of the project, many other universities and universities of applied sciences are going to use the same tools and same practices and maybe develop them further in their own development actions. Go back. Yeah, you are too fast. Yeah, I was talking about the results first. And then impact is very important. I think that when we talk about the projects, it's very important to realize that project is only a tool, and what is most important is what is left after the project. So that's where we are aiming at. Something has to be different, something has to be changed, and something has to have a significant impact into the higher education. And then we work for the future. We want to help our students really to be the future change makers and contributors into better life. And we have three main questions. So we are developing entrepreneur education and higher education. And then we are thinking about what could and should be done to support learning. And then we are thinking about how to ensure the benefits in the long run. Okay, and now you can go. Yeah, she's always so quick. Yeah, that's the reason. Okay. Here you can see the entity of our outputs, what we are working with. So we have three main topics in our development work. We are dealing with learning, and we are dealing with teaching, and we are dealing with research. And it was mentioned before that competencies are a combination of skills and knowledge and responsibility. And in our project, we also try to foster the responsibility, because there is a lot of interaction and a lot of involvement for the students and for the staff members as well. And we think that's the way we can promote taking responsibility as well. And in learning, we have different outputs like blended module. Blended learning was also mentioned here, and we also deal with that. And then curriculum development, which is going to be presented more in details by Eva. And then we are working with digital badges. And in teaching, we are building community of practice and mentoring model, and also organize teacher training workshops, one of which was here in Poznan in December. It was quite a nice event with a big amount of participants. And then all the time we do research, because we want to show our results and we want to verify our results and we want to share them with the audience. So research is also an integral part of our project. And our process is relying on ongoing development. It's called denim cycle. So we plan, do, act, and check, and then we plan, do, act, and check again. So we have a three circle approach into our project. So with each of the outputs, we do the first pilots, we test them, we get feedback, and then we further develop them, and then we repeat these processes three times in a round. And we are working with knowledge, we are working with competencies, we are working with evidence, and we are working with skills. And in the end, we are going to share the final results openly with anyone who would be interested. Everything is going to be available on our web pages. And we also have an e-learning platform, which is going to be open for anyone who would be interested. And then you can also follow us on Facebook and Twitter. So now I leave the floor to Eva so that she can tell some practical examples about the first pilot. Thank you. With regard to the key issue of the conference and the day of competences for the future, we would like to explain our experimental approach to teaching entrepreneurship
namely the intensive program, and I will start to explain the background, why we think the intensive programs are very, very practical approach to teaching is very important. The project is titled Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams, so it means the intercultural dimensions and diversity is playing a very, very important role in our project. The second one, the contemporary academic environment. We can meet a lot of international students. By the Faculty of Engineering Management, we have 10% international students. So we can see day for day the need to develop the competences for our students to develop the competences and to collaborate in multicultural team. The next one is increasing student mobility, for example through Erasmus Plus projects. So we can see more and more frequent interactions between the Polish and foreign students. And the next key aspects are intercultural competences. So we try to learn our students to manage the potential, to utilize the potential, and see the advantages and, as mentioned before, the intangible assets, and to use this potential of these intangible assets in the future professional work. The next point, very briefly, our main aims of intensive programs is developing students and also teachers' entrepreneurial mindset, praxis, and multicultural communication skills to face future challenges. The next one is working out practical methods and practical tools for entrepreneurship education. Discovering new ideas and new ways of working in cross-cultural diversity. So we try to show the, our students and to enhance them to learn, elaborate methods how to manage the cultural diversity, such as leadership, how to manage the division of tasks, the responsibility and ability to communicate effectively at verbal and non-verbal level. And the next one, developing business ideas in project teams and generating business models. This is the crucial milestone by our intensive programs. We start with really free idea generations, and on the end of our intensive program, we can see really the devaluation of the skills by our students. To make the process, the teaching process of entrepreneurship very interesting, we have decided to distinguish some formats of our teaching methods and teaching tools. We distinguish in learn it, do it, and present it. So the students at the beginning of our intensive program, we have organized two intensive programs. The first one has been held in Joensuu last year, and the second one last week in Technische Hochschule in Wildau. And on the beginning, when we sent the agenda of our project, so the students could see really step by step what will be learned, what is to do, and how and when it will be present. So I would like only very, very briefly show you some key issues, key topics by the learn area. There are really very, very briefly lectures between 40-50 minutes, so not so really traditional 19 minutes lectures. There are really shortly, briefly explanation about success factors, about lean startup approach, what is prototyping, what is prototyping, what is the difference between us, business model, business plans,
customer profiles, customer and user tests to make the students very, very clear when they generate business ideas, they have to think about the target group. Not to generate ideas for themselves. They have to answer the question, what is the added value for the proposition? Yes, for whom? And by next step, the students have the possibility to create themes, to search for the ideas. For example, by student field trip, two weeks ago, the students had the possibility to go to Berlin and looking for inspirations, looking for ideas, and after creating the themes, they should start with creating business ideas, with prototyping, after then prototyping, preparation, the user tests, so go again to the target group and ask the people, what do you think about our solution? What do you think about our idea? Would you buy the idea? How many would you like to pay for our idea? So they should really practical evaluate the idea, receive feedback, go back, and make some improvements, some changes. Sometimes they had to pivot the idea, so it means they have to start again. Yes, and when they are sure the idea can be applied, they are really target group, they will be buy the idea, so they can present the idea and prepare the financing strategy. The next formats are test it, pitch it, and evaluate it. What's mean? Test it, as mentioned before, they show to go to the target group and ask if the business idea is applicable. It will be scalable. Pitch it, very, very important competence and skills. Pitch it, we use the methods of elevator pitch, that's mean. The students have between 5-8 minutes and they have to underline, emphasize the many, many important issues, the key aspects of the business model. So non-long pitch, they have only so long time, like by elevator way. So we have organized the contest, by then the students could pitch the ideas, the contest for the best business concept, the most innovative business idea, and the best presentation. And the last one was the award voted by students. And evaluated feedback from coaches, from professionals, and from another students. And some examples, exemplification of our intercultural collaboration. So we go really practical from the first day. This is an example of idea generating. So on the beginning, the students really don't know what to do, what kind of solutions should they propose. So we can see after that they can present some step and receive feedback. So very, very quickly, feedback of the ideas, so they have the possibility to improve, to add something, to make changes, and the another final presentations. And here's the exemplification of the first IP in Joensuu and Science and Technological Park in Joensuu. So we can see the students have really collaborated together. They have to present, they have to talk together, and very, very important, they receive feedback from professionals. So from people they are really engaged in financing young, innovative startups. So let's go to our final remarks. What we can underline is the great commitment of the teams to achieve the goal. And we should underline our students by intensive programs. There are between 45 and 48 students.
from seven European countries, but it's not all, only seven nationalities. Then by the first one, there are 14 nationalities, and last 2 weeks it was 12 nationalities. So they have to create the business model in multicultural teams. So it's not possible that Polish students create something together. So they have to create really multicultural teams and confirm that it's possible to create really, really interesting models, interesting ideas, so we can see really the benefits of the intercultural collaboration. So to confirm this, I would like only present two statements of our students after TIP, namely, now I feel more ready to work in any team, and I know how interesting people from different countries are. Working in an international team carries so many different ideas and different visions that it becomes amazing. And we can confirm when we compare the students' collaboration at the beginning of the IP. And after 12 days, hard working, so really hard working between 8 10 hours per day, so we can really see the development of their skills, development, they gain a lot of self-confidence. And we are really, really proud of the experiences, of the findings, of the results of our students, and are sure they will further develop their professional competences for the future professional work. For more information, we invite you for our website, also Twitter, also Facebook, and another social media. Thank you for your attention and patience. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, na tym zakończyliśmy sesję plenarną. Ja tylko jeszcze powiem, że teraz będziemy mieli przerwę kawową, a po przerwie zapraszam Państwa na sesję poświęconą rezultatom pracy w metodzie ATC Erasmus, o której mówiłem. Moje wystąpienie było tylko ogólnym wprowadzeniem do tych konkretów, które zobaczycie Państwo po przerwie kawowej. Jednocześnie naukowców zapraszamy na sesję naukową. Dziękuję bardzo. Tutaj będzie sesja.